Muszę się upewnić, że wszystkich widzę, wszyscy mnie widzą, ale to jest chyba niemożliwe przez te dwa słupy. O, powtórzyć to, co mówiłem przed chwilą? To powtórzę, bardzo się cieszę, że jestem tutaj znowu z wami w Ustroniu i tak próbowałem sobie przypomnieć i pamiętam, kiedy byłem ostatni raz. To było prawie ponad 3 lata temu, chyba 2 miesiące po śmierci Alinki. Usługiwałem tutaj tym, co Pan Bóg mi wtedy kładł na serce. Mówiłem o miłości. Tak wtedy to odczytywałem, nie mając pojęcia, że to było dramatyczne doświadczenie dla Was, oczywiście najbardziej dla Henryka, dla rodziny, dla Was jako dla wspólnoty. Ja też to bardzo przeżyłem i mnie Pan Bóg, tak jak mówiłem chyba wtedy, już Pan Bóg mnie zaprosił do domu żałoby. Byłem w tym domu żałoby pewnie przez miesiąc. I nikt z nas się nie mógł spodziewać wtedy też, jakie dramatyczne doświadczenia przyjdą na nas jeszcze, jako na, już można powiedzieć, na świat. Bo wczoraj byłem na konferencji, usługiwałem w Bielsku-Białej i tam był człowiek ze Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że Amerykanie podobnie ten okres covidowy przeżywali. To też była trauma jakaś taka kolektywna. Ja w okresie pandemii uczestniczyłem w 9 pogrzebach. I prawie na każdym, no nie na kilku usługiwałem. Jedną z tych osób, na których pogrzeby usługiwałem, była pogrzeb Irenki Stankiewicz, z którą się od lat przyjaźniliśmy, z Kielc, Wieczernika. I na każdym z tych pogrzebów ciągle słyszałem to samo wołanie wewnątrz siebie. Wołanie o miłość w nas. Miłość względem Boga i miłość względem drugiego człowieka. Tak ja odbierałem każdą tą sytuację, że Bóg się dopomina, uprasza. Nie boję się użyć określenia, błaga nas o to, żebyśmy zrewidowali życie i zredukowali je tylko do jednej rzeczy, do miłości. Bo tak wiele jest rzeczy, które nas zajmują, którymi się przejmujemy, na których budujemy. Ale jeśli nie są one motywowane miłością, jeśli nie są z powodu miłości dla miłości, to nie mają wiecznego charakteru i to nie ma wtedy większego sensu. To właśnie w takich momentach, kiedy przeżywamy jakąś stratę, przekonujemy się raz po raz, że nie ma większej wartości niż życie w miłości, niż doświadczanie Bożej miłości i dawanie jej dalej. Wszystko inne jest strasznie ulotne. Wszystko inne jest okrutnie rozczarowujące. Ale nie rozczarowany, czy rozczarowany nie będzie człowiek, który w miłości chodzi i miłość rozdaje. Nigdy. Jestem o tym przekonany i myślę, że te trudne, dramatyczne sytuacje nas do tego przekonują. Tak, żyjemy w świecie bardzo niespokojnym. Chciałbym móc powiedzieć, że najgorsze mam już za sobą, ale bym bardzo nieszczery. Dlatego, że ja jestem o to przekonany, bo lata temu Pan Bóg mi przyjmuje, kiedy zobaczyłem 26 lat temu, co przygotowuje, co przychodzi do tego kraju. To, o czym mówił Marcin. Ta modlitwa nie ustaje o Boże poruszenie, Boże przebudzenie, o Boże potrząśnięcie dla nas. Ale zrozumiałem w 2001 roku, a jeszcze wcześniej, 99, jak byłem w Australii, Pan Bóg do mnie przemówił o potrząsaniu, które przychodzi na świat, a w 2001 przemówił do mnie tekstem z Księgi Proroka Izajasza, gdzie jest powiedziane: na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. I wtedy zrozumiałem coś, czego nie rozumiałem wcześniej, że przebudzenie, o które prosimy, o które wołamy, na które czekamy już od tylu lat, jedni dłużej, drudzy krócej. Wierzę, że to pragnienie doświadczenia i widzenia i brania udziału w tym duchowym poruszeniu, wierzę, że jest z Pana Boga, jest jakimś niezwykłym wkładem i darem dla nas. Ja to przyjąłem jako dar od Pana Boga. Tego mi nikt nie wmówił, ja to zobaczyłem, co przychodzi. Ale to, czego nie rozumiałem, to, że to przebudzenie przyjdzie w klimacie potrząsania. Ono nie przyjdzie w klimacie ogólnego dobrobytu. Ono przyjdzie w klimacie
raczej niepokojów zewnętrznych i takiego miejsca, no, w którym człowiek zaczyna zadawać sobie fundamentalne pytanie. To nie tylko ludzie wierzący, ale też ludzie, którzy się z Bogiem nie spotkali. Mężczyźni zadają sobie pytanie, w którą stronę ten nasz świat zmierza. Bo ewidentnie jest tak, że mrok okrywa narody, tak jak jest w Księdze Proroka Izajasza w 60 rozdziale powiedziane. Coraz bardziej to widzimy i się wcale nie mylimy. Nie musimy się bać zobaczyć tego w taki sposób. Ja pod koniec zeszłego roku, jeszcze zanim wybuchła wojna na Ukrainie, która wstrząsnęła, myślę, taką kolektywną emocją nas wszystkich Polaków z kilku powodów. Chyba najważniejszy był taki, że byliśmy głęboko przerażeni, że to, co się dzieje na Ukrainie, może też dotrzeć do nas. To nie była tylko i wyłącznie czysta troska o naszych przyjaciół, naszych sąsiadów Ukraińców, ale myślę, że przeraziliśmy się, że my możemy się za moment znaleźć w tym samym miejscu. I kiedy te wieści do nas dotarły, to jeszcze zanim dotarły, ja zadawałem różnym ludziom pytanie. Ja mówię, czy macie wrażenie, że żyjemy w trochę ciemniejszym świecie niż 5-10-15 lat temu? I prawie bez wyjątku wszyscy szczerzy i uczciwi wobec siebie kiwali głowami tak. Ten świat, w którym żyjemy, teraz jest ciemniejszy niż 50-15 lat temu. Potem pomyślałem sobie, wiecie, może to wiek mój sprawia, że ja już tak patrzę na rzeczy, już się trochę zużyłem, ściemniało mi w oczach, muszę okularów do wszystkiego używać. I zadałem pytanie mojej 26-letniej córce, która szczęśliwie w zeszłym roku wyszła za mąż, ma kochającego męża, który dobrze zarabia, niczego nie brakuje, studiuje medycynę, jest w Warszawie, mieszka, wszystko super. Zadałem pytanie, córka, powiedz, czy mi się zdaje, czy faktycznie żyjemy w ciemniejszym świecie? A Sonia moja mówi, tak, tato, też mam takie wrażenie. I mówię, właściwie wszystko przed taką osobą jeszcze jest. I jak mówię, nie ma żadnych powodów do tego, żeby ten mrok też postrzegać, ponieważ w jej życiu wszystko jaśnieje, pochodzi z kochającego, dobrego domu. Nie ma jakichś żadnych traum, jakichś żadnych negatywnych doświadczeń, ale widzi to, że żyjemy w ciemniejszym świecie. To, nad czym jeszcze dzisiaj, myślę, ubolewamy, to, że ta chwała, o której mowa, jeszcze nie rozbłysła nad Kościołem. I to też musimy szczerze sobie powiedzieć, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy. Tęsknimy za tym, modlimy się o to, momentami opadamy z sił, czy to się jeszcze wydarzy, ale ja wierzę w to, że uczciwa, szczera, prawdomówna diagnoza pozwoli nam do tego miejsca dojść, wtedy, kiedy będziemy gotowi i staniemy w prawdzie odnośnie miejsca, w którym jesteśmy. Te ostatnie dwa lata, okres pandemii dla Kościoła nie był łatwy. Ja muszę powiedzieć, że z różnych powodów, ja jestem nawrócony 41 lat i jestem w ewangelicznych kręgach od roku 81. Ja w życiu nie przeżyłem takiego rozczarowania Kościołem, jak w tym ostatnim okresie. I to nie z powodów, ja nie przeżyłem tego we własnej wspólnocie, nikt mi jakoś szczególnie z ludzi nie dokuczył, to nie, nawet nie w tych kategoriach. Ale ten okres obnażył miejsce, w którym jest Kościół, mentalność Kościoła, wiele postaw. I to było dla mnie doświadczenie trudne. I rękami, nogami się trzymałem wiary w to, że z nas jeszcze coś będzie. I próbuję sobie sam na własny użytek zdiagnozować miejsce, w którym jesteśmy. I tak czułem, chociaż nie od początku, właściwie w tygodniu, jak Jacek mi jeszcze na początku tygodnia zadał pytanie, czy wiemy, o czym będę mówił, jaki temat usługi. Ja mówię, Jacku, za wcześnie. Ja czasami w niedzielę na nabożeństwie jeszcze szukam takiego jasnego kierunku od Pana Boga. I faktycznie tak jest. Modlę się zawsze, żeby mój jeden z dwóch koszmarów się nigdy nie wydarzył. Mam dwa koszmary. Jeden to jest taki, że zasypiam w trakcie własnego kazania. Ojej. A drugi koszmar jest taki, że staję przed ludźmi, nie wiem, co mam mówić. Już raz byłem w takim miejscu, pojechałem do jednej wspólnoty i tak, wiecie, ja wyszedłem za kazalnicę i nie wiem, co mam mówić. I mówię do ludzi, to pomódlmy się jeszcze. I nie mówię ludziom, że ja nie wiem, co mam mówić, bo to głupio, nie? Przyjechał i nie wie, co mam mówić. Ja mówię, pomódlmy się jeszcze. I tak zamknęliśmy oczy, zaczęliśmy się modlić i tak w duchu mówię, Boże, ratuj. I wtedy Pan mówi jasno, powiedział, co mam mówić. I w trakcie tego, jak mówiłem to, mówiłem, że Bóg jest dobry, jego łaska co na wieki, wtedy przeżyłem to. To było oczywiście, to się nie wtedy zaczęło, ale wtedy była kulminacja objawienia na temat Bożej dobroci i jego łaski.
Natomiast dzisiaj pomogła mi fraza, ja tak szukam czasami, jak jest uwielbienie, szukam takiego potwierdzenia. I pomogła mi bardzo fraza w jednej z piosenek, dokładnie ją zanotowałem, bo sobie wyciągnąłem długopis. Moja słabość ukaże, co tam jest powiedziane? Twój blask. Grupa pamięta ten tekst, więc potwierdzi, że to nie jest zmyślona fraza. Weźcie to, wyśpiewali. Moja słabość ukaże twój blask. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Nie mówię o tym pierwszy raz. W takiej czy w innej formie się dzieliłem tym przesłaniem na przestrzeni ostatnich lat. Chyba najbardziej, najczęściej. Tylko, że dzieliłem się bardziej w kontekście osobistego życia, ale nie w kontekście życia Kościoła. Dlaczego chcę mówić o słabości? Dlatego, że mam takie wrażenie, że Pan Bóg nas przeprowadza przez miejsce słabości jako Kościół. To, co chyba mi przeszkadzało we mnie, to, co mi przeszkadzało w innych, to, co mi przeszkadzało w Kościele w ostatnich miesiącach, to jest słabość Kościoła, która została w sposób okrutny obnażona. I sam nauczam na temat przyjęcia swojej słabości i pogodzenia się z nią. Zaraz powiem, w jakim aspekcie oczywiście, bo żeby być dobrze zrozumiany, muszę się całkowicie wysłowić. Także dajcie mi jeszcze chwilę. Wierzę w to mocno bardzo, że słabość nie jest naszym wrogiem, ale jest naszym sprzymierzeńcem w Bożym dziele. I wydaje mi się, że uda mi się to, znaczy jestem pewien prawie, że uda mi się to udowodnić na podstawie słowa tak, żeby to było dla was przekonujące pod koniec mojej usługi. Generalnie Kościół, tak jak i świat podobnie, nie znosi słabości, raczej o słabości. Słabość raczej skrywa. My wszyscy mamy taką konstrukcję psychiczną, że skrywamy słabość, prawda? Po prostu słabości się wstydzimy. Komu zdarzyło się kiedyś potknąć na jakichś schodach albo w ogóle, nawet bez schodów, po prostu idziecie nagle się potykać. Kto ma takie doświadczenie ze sobą? Ręka do góry, tylko szczerze, bo jak ktoś nie podniesie, to nie uwierzę. Chyba, że bardzo krótko żyje, ale jak ktoś żyje chociaż tyle lat, co ja, to się na pewno raz w życiu potną, albo i więcej razy. Jaka jest typowa reakcja człowieka, który się potyka? Co robimy? Dwie rzeczy zasadniczo każdemu towarzyszą. Pierwsza to co jest? Nie, najpierw chcemy wstać, jeżeli możemy jeszcze. Bo może być taki upadek, że już ciężko się nawet podnieść. To jest naturalne, chcemy wstać. To jest w naturze człowieka. Kiedy upada, chce wstać. I Biblia nas tu bardzo pociesza, bo mówi, że kiedy sprawiedliwy upadnie, 7 razy Pan Bóg go podniesie. Nawet nie musisz sam wstawać, Bóg cię podniesie. To bardzo, bardzo zadziwiająca prawda. Bóg cię podniesie. On jest zainteresowany tym, żebyś powstał. Bardziej nawet niż ty. Ty leżysz, mówisz, nie chcę, nie mam ochoty, już mi się znudziło, jestem rozczarowany, są Pan Bóg, ja cię podniosę. Taka jest jego natura. A druga rzecz, którą robimy, i to bez wyjątku, rozglądamy się, czy ktoś nas nie widział. Prawda? W tym miejscu słabości naszej. I sobie myślimy, no nie chcę być oglądany w tym momencie, bo sobie człowiek, ten, kto mnie widzi, pomyśli, jakaś fajtłapa. No każdy jest fajtłapą. Każdy się kiedyś potnął. O, w czym rzecz? Czemu my się tak bardzo troszczymy o to, co ludzie o nas pomyślą? Dlaczego? Dlatego, że nie zaakceptowaliśmy tej słabości w sobie. Zamiast się roześmiać, to my po prostu skrępowani udajemy, że się nic nie stało, szybko się podnosimy. Pamiętam, mojego syna uczyłem jeździć na łyżwach. Było ciekawe doświadczenie. Miał tam 4-5 lat Maciuś nasz. I wiecie, jak go trzymałem za rękę, to wszystko było ok. To się utrzymywał. Ale w pewnym momencie sobie myślę, no to spróbuj, synku, sam. Stanąłem za bandą tam na lodowisku i Maciek próbował jechać i oczywiście częściej lądował na 4 literach, niż był w stanie się utrzymać na 2 nogach. Bo to jest naturalne, jak się człowiek uczy, prawda? Żadnego wstydu nie ma. Ale on był zażenowany i za każdy raz, kiedy upadał, patrzył w moją stronę. Czy tato go widzi w miejscu słabości? W jego odczuciu to była słabość, w jego odczuciu on się czuł zażenowany, czuł się skrępowany, w związku z tym, żeby mu nie sprawiać przykrości, to co robiłem, wiedząc, że będzie lądował za moment na 4 literach? Odwracałem swój wzrok. Jestem się ciekawy, czy już się pozbierał. Ciekawe, czy już zdążył zatrzeć ślady swojej słabości. I już kiedy podejrzewałem, że już jest normalnie na 2 nogach, zacząłem znowu patrzeć w jego stronę i on patrzy na mnie taki zadowolony, że tata go nie widzi w tych momentach. Pomyślałem sobie, jakie to jest pocieszne, trochę śmieszne, trochę smutne, bo sobie myślę, w jego główce pewnie jest taka myśl, że tato jak go widzi w takim momencie, to go odrzuca, to go nie lubi, to myśli o nim źle. A ja właśnie wręcz przeciwnie. Było mi go szkoda, kibicowałem mu z całego serca, a żadnej myśli typu, że jest fajtłapą, bo przecież się uczy, bo przecież się rozwija, bo przecież nie potrafi, to jest normalne, nie potrafi jeszcze jeździć na łyżwach, ale kiedyś się nauczy.
Kiedy się nauczy, jestem dumny z niego, byłem w tym samym momencie dumny, kiedy upadał, byłem z niego dumny wtedy, kiedy mu się udawało jeździć na tych łyżwach. I my bardzo często, to jest takie dwa obrazy, ale one bardzo dobrze ilustrują nasz stosunek do słabości, naszych ograniczeń. I od razu zaznaczę, kiedy mówię słabość, to nie stawiam znaku równości grzech absolutnie, ale na pewno naszą naturalną skłonność do tego, żeby grzeszyć. Tak, jest w ludzkiej naturze skłonność do grzechu. To jest to, co niestety odziedziczyliśmy po Adamie i po Ewie. My nie mamy nad sobą grzechu pierwotnego, ale mamy naturę, która zgrzeszy. I jeśli ktoś mówi, że nie zgrzeszy albo nie grzeszy, z Boga czyni kłamcę, w związku z tym bądźmy bardzo ostrożni. Nie jesteśmy grzesznikami, mamy inną tożsamość, jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie, ale grzeszymy. Czy to jest jasne? Zgadzamy się z tym? To jest teologia, którą jesteśmy w stanie przyjąć? I nasza skłonność do grzechu na pewno jest częścią naszej słabości. Ale nie postawię znak równości między słabością a grzechem. Bo gdybym postawił znak równości, to kiedy będziemy za chwilę mówić o tym, co powiedział Paweł o słabości, bo oznaczałoby, że Paweł mówi w takiej sytuacji, ja się chlubię swoim grzechem. Nie. Grzech nie jest powodem do chluby. Grzech jest powodem do pokuty i do odwrócenia się od niego. I też to jest jasne na podstawie Bożego Słowa. I niczego tutaj nie będziemy zmieniać. Ale czy my rozumiemy tę słabość, o której mówi Bóg, i czy ona jest naszym sprzymierzeńcem, i czy moja słabość jest w stanie ukazać Jego blask? Za chwilę sobie na to pytanie odpowiemy. Ale najpierw musimy się zgodzić co do tego, czy jesteśmy jako ludzie słabi. Profesor Kołakowski, nieżyjący już polski filozof, który przeczytał więcej książek niż my widzieliśmy na oczy, nawet ich nie otwierając, napisał więcej niż niektórzy z nas przeczytali. Zadano mu pytanie pod koniec życia, co z tych jego 60 albo 70-letnich studiów nad stanem człowieka wynika? Czy jest jakaś nadrzędna prawda o człowieku, którą wyciąga z tych wszystkich lat swojego studiowania? Przypomnę, był wykładowcą na Oxfordzie, w Cambridge. Niezwykły człowiek, mnóstwo niezwykłych rzeczy powiedział o chrześcijaństwie, mnóstwo niezwykłych rzeczy powiedział o Biblii. Uważał to za najmądrzejszą księgę i mówi, nie jestem w stanie zrozumieć, to zawsze on to powtarza, nie jestem w stanie zrozumieć, jak to możliwe, mówił o księdze Joba, że tak dawno temu ludzie byli tak mądrzy. Jego jako filozofa to powalało, on nie był w stanie z tego wytłumaczyć, jak to możliwe, wiedział, że to jest jedna z najstarszych księg biblijnych, jak to możliwe, że ludzie tak dawno temu byli tak mądrzy. On tą mądrość tam widział. Zadał mu pytanie, co wynika z tych lat studiów nad kondycją człowieka? Czy jest jakaś nadrzędna prawda? Mówi, jest jedna prawda. A brzmi ona następująco. Wszyscy ludzie są słabi. Tylko ci słabi dzielą się na ogromną rzeszę tych, którzy żyją w zaprzeczeniu i nie potrafią się ani przed sobą, ani przed innymi do tego przyznać. I bardzo wąską grupę osób tych, które się pogodziły z faktem, że są słabi. I my jako ludzie chcemy być postrzegani jako mocni, a już wierzący ludzie szczególnie. Chcemy być postrzegani jako ci, którzy nad całym swoim życiem panują. I oczywiście my powiemy, Pan Jezus panuje, ale my chcemy panować bardzo często i o to się toczy duchowy, ustawiczny spór, kto jest Panem w naszym życiu. I nie zawsze nasza deklaracja słowna pokrywa się z tym, jak żyjemy. Bóg chce być naszym Panem. Co nie znaczy, że Bóg odbiera nam władzę nad naszym życiem, więc przeciwnie, On tak bardzo szanuje nas, że nasze decyzje honoruje, nawet jeśli one idą w złą stronę. Ale my bardzo chcemy nad wszystkim panować, bardzo chcemy mieć kontrolę nad wszystkim. I ta nasza kontrola i chęć panowania nad wszystkim sprowadza się też do tego, że chcemy panować, kontrolować wszystkich. W związku z tym jest tak dużo ludzi, którzy nie dają innym wolności, tylko chcą kontrolować innych. To jest problem w domach, to jest problem w kościołach, to jest problem w społeczeństwach. Ja ostatnio ten temat studiuję, ostatnio się nad tym głęboko zastanawiam i zaczynam coraz bardziej widzieć potrzebę mówienia o przywództwie, które ma charakter służebny, w kontrze do przywództwa, które jest autokratyczne. Bez względu na to, czy to jest dom, czy to jest kościół, czy to jest społeczeństwo. Bóg jest Bogiem wolności. To nie jest temat mojej usługi, ale chcę to jakby zaznaczyć w kontekście funkcjonowania naszego w tych różnych aspektach.
A więc jestem o tym przekonany, że temat słabości jest tematem na ten moment, jest na ten czas, ponieważ Bóg wprowadza Kościół w miejsce słabości. 2 lata temu, jak byłem w IHOP-ie w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem z tam takim człowiekiem, zresztą spotkaliśmy się parę razy, Ed Hackett, który jest jednym z przywódców, i powiedział mi coś, co mnie bardzo zafascynowało, bo zacytował takiego proroka stamtąd, Boba Jonesa, który już nie żyje, on tam przez ileś lat w IHOP-ie mieszkał. To był człowiek, który no, prorokował na takim poziomie no, nowo- albo starotestamentowym. Przewidywał zjawiska w przyrodzie, których naukowcy nawet nie przewidywali. Kiedy prorokował do ludzi, bardzo często mówił, jak się nazywają, parę szczegółów życia, fragmenty rozmów, po to, żeby przekonać, że Bóg mówi. I ten Bob Jones powiedział coś takiego. Mówi Ed Hackett, ten człowiek, który mi to powiedział, niedługo przed końcem swojego życia powiedział coś takiego, co go też bardzo jakoś dotknęło i zaskoczyło. Mówi, największy problem, jaki Pan Bóg ma z człowiekiem, to jest to, żeby go wymęczyć do końca. Jeszcze raz powtórzę. Największy problem, jaki Pan Bóg ma z człowiekiem, to jest to, żeby go wymęczyć do końca. Czyli doprowadzić go do takiego stanu, w którym przeżyje całym sobą słowa Pana Jezusa, które brzmią: beze mnie nic uczynić nie możecie. Ja od lat mówiłem o tym, że tak długo jak te słowa nas nie bolą, tak długo są świadectwem tego, że my ich w ogóle nie rozumiemy. Bo Jezus je wypowiedział po to, żeby to nas zabolało. To musi zaboleć naszą pychę. To musi zaboleć naszą siłę. To musi zaboleć nas tak głęboko, żebyśmy zrozumieli, że bez Niego nic nie znaczymy. Że bez Niego nie jesteśmy w stanie niczego w kategoriach wiecznych uczynić. Rzeczywiście, człowiek ma w sobie zasób energii i siły, której może użyć i może wykorzystać do tego, żeby zrobić coś dobrego. Ale jeśli coś ma mieć charakter wieczny, jeśli coś, co zrobimy, ma przynieść chwałę Bogu, a nie nam, to musi być posilone, zasilone przez Ducha Świętego. To musi być doświadczenie, które, czy czyn, czy uczynek, który się dokonuje dzięki działającej w nas łasce Bożej. Paweł w pewnym momencie mówi, pracowałem więcej niż wy wszyscy, do Koryntian mówi. Wszakże nie ja, poprawia się, mówi, wszakże nie ja, lecz łaska, która była we mnie. Paweł wiedział, co to jest ta energetyzująca łaska Boża, która działała w nim i przez niego. Kiedy ta łaska i wobec kogo ona jest uruchamiana? To jest ważne pytanie. Kiedy ta łaska w nas działa, a kiedy jest przyblokowana? Kiedy ta łaska przynosi owoc w naszym życiu, a kiedy właśnie nie ma tego owocu, bo wypadliśmy z łaski? I Pismo Święte słowami apostoła Piotra i Jakuba jasno nam definiuje, co uruchamia łaskę w naszym życiu, co ją aktywuje. Ona bez tej postawy jest nieaktywna w nas. Mamy i jesteśmy wtedy, żyjemy w oparciu o własne siły. Co aktywuje łaskę? Pokora. Czy nie? Komu Pan Bóg łaskę daje? Pokornym daje łaskę. A komu się przeciwstawia? Pysznym. Czy Pan Bóg patrzy na nasze szyldy konfesyjne? Jak widzi, nie wiem, zbór Filadelfia albo Górna Izba, albo Bethesda jakaś w konkretnym mieście, albo Betania, to na Bogu to takie robi wrażenie, szczególnie jak taka ładna etykieta jest. Tak ładnie wygrawerowana, po prostu jeszcze taka złota. To już na pewno Pan Bóg tam przyjdzie. Nie. Pan Bóg przyjdzie tam, gdzie są ludzie uniżonego serca. Czy wiecie, że jest tylko jedna ofiara, człowiek się zastanawia, co ja mogę Bogu dać? Kto z nas miał takie myśli? Co ja mogę Bogu dać? Jest tylko jedna ofiara, którą Bóg nie wzgardzi. Co to są? Kwiatki? Skruszone serce. Dawid tę prawdę odkrył i on musiał ją odkryć, ponieważ to był gorący rzecznik Bożej dobroci i on się tej Bożej dobroci uchwycił, bo on zrozumiał coś, o czym mówi apostoł Paweł, że to dobroć jego prowadzi mnie do pokuty czy do upamiętania. Tylko właśnie król Dawid, ten niezwykły człowiek, który też miał na swoim koncie potężne upadki. My byśmy takiego Dawida dzisiaj wygłosowali, byśmy go za obszar miasta wyrzucili z takimi grzechami, a nie żebyśmy ktokolwiek przyszło do głowy, żeby powiedzieć, że to jest mąż według Bożego serca. I ten Dawid zrozumiał jedną prawdę, którą ludzie czasami w epoce Nowego Testamentu nie rozumieją, że Pan Bóg tylko jedną ofiarą nie zgadzi, skruszonym sercem. I kiedy człowiek przychodzi do niego ze skruszonym sercem, wtedy Bóg uruchamia łaskę, która działa w nim
w taki sposób, jakiego nie doświadcza żaden człowiek. Czy to jest jasne, co mówię do tego momentu? My potrzebujemy uznać sami przed sobą, przed Bogiem, przed innymi swoją słabość. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, jeszcze raz chcę powiedzieć, wtedy uruchamiamy łaskę w naszym życiu. I dobra i mądre były te słowa, które zacytowałem Boba Jonesa, że Pan Bóg największy problem, jaki ma z człowiekiem, to wymęczyć go, doprowadzić go do takiego miejsca, w którym człowiek pada na kolana, pada na twarz i mówi i jest tego głęboko świadomy, bez siebie nic nie potrafi uczynić. Kto z was ma takie doświadczenia w swoim życiu, gdzie już wiedzieliście, że jest koniec? I wtedy, kiedy byliście najbardziej złamani, najbardziej zrezygnowani, najbardziej rozczarowani sobą, przekonani też, że i Bóg jest wami rozczarowany i że was porzucił i już was nie użyje, właśnie wtedy przychodziła ta niezwykła łaska. Przeżywamy ten moment takiej słabości i takiego zmęczenia samymi sobą. I jesteśmy przekonani, że w tym momencie dokładnie Bóg jest tak samo zmęczony nami. Nic bardziej mylnego. Właśnie wtedy, kiedy ty jesteś najbardziej zmęczony i złamany, wtedy On ma największą ochotę być przy tobie. Ponieważ Bóg kocha skruszone serce. Skruszone serce działa na Niego jak metal na magnes. On jest przyciągany do skruszonego serca, a pysznego trzyma z daleka. I ta pycha się objawia między innymi właśnie w postawie ja mogę, ja potrafię, ja wiem. Ileż takich sytuacji było w Kościele? Przez 40 lat ileż takich postaw widziałam. Ktoś zaczyna nowy zbór z tego, który istnieje, pod pozorem niezgadzania się z wizją, ale w środku tam głęboko jest takie myślenie. Ja pokażę, jak to powinno wyglądać. Ktoś z was wie, o czym mówię? Mogę sobie wody odkręcić i napić się? Nie mam tu szklanki, to będę musiał z butelki. Ja bardzo lubię, ale nie chciałbym nikogo zgorszyć. Chociaż nie wiem, co może być gorszącego w piciu z butelki. Ale ludzie różne rzeczy potrafią zgorszyć. Otwórzcie 2 Koryntian, 12 rozdział. Paweł tu mówi w tym 12 rozdziale, taki zatytułowany przez... Ja korzystam z warszawskiej jeszcze. Bo ja po prostu w innej nie mogę znaleźć. Jak nie pamiętam dokładnie referencji, to ja nie znajdę. A tak przynajmniej wiem, to było tu. O, jest. I w komórce też mi nie pomaga. Nawet jak warszawska, bo w komórce wszystko inaczej. Wizje, wzniosłe wizje i pokora słabości. Taki jest tytuł tego rozdziału. Brzmi to dosyć enigmatycznie, ale niech będzie. Paweł, ja się tutaj nie zgadzam z tymi interpretatorami, którzy twierdzą, że Paweł od pierwszego wersetu mówi o sobie. Nie, mówi o kimś, bo gdyby mówił o sobie, to znaczy, żeby kłamał, bo mówi, znałem człowieka, który miał nadzwyczajne doświadczenia. Paweł mówi tu o kimś, nie o sobie. Za chwilę przychodzi do siebie i też mówi, że miał podobne doświadczenia. Czyli Paweł miał niezwykłe doświadczenia duchowe. I kiedy człowiek ma niezwykłe doświadczenia, na co jest narażony? Na co? Na pychę. Jacy ludzie są narażeni na pychę? Dwie kategorie. Ci, którzy bardzo dużo osiągnęli, ci, którzy nic nie osiągnęli. Powiecie, jak to możliwe. To sprzeczność jest sama w sobie. Tak, ci, którzy dużo osiągnęli, są narażeni, którzy mają status społeczny, którzy mają pieniądze, którzy mają wykształcenie, którzy są kimś w tym świecie, mają pokusę, by się wzbić w pychę. Ale uwierzcie mi, jeszcze większym zagrożeniem pycha jest dla tych, którzy niczego nie osiągnęli. Bo pycha jest zawsze reakcją na deficyt. To znaczy, że jeśli czujesz deficyt, bardzo często ludzie o niskim poczuciu własnej wartości są bardzo pyszni. Bo niskie poczucie własnej wartości jest tak dokuczliwym uczuciem, że człowiek, żeby doprowadzić do równowagi psychicznej w sobie, musi sięgnąć po wyniosłość, żeby się lepiej poczuć. A więc nie szukajcie pychy tylko wśród ludzi, którzy mają osiągnięcia w życiu. Zobaczycie jej mnóstwo wśród ludzi, którzy są właśnie... Bo to jest związane z niskim poczuciem własnej wartości bardzo często.
Ale tu Paweł mówi o niebezpieczeństwie pychy, która się pojawia w wyniku nadzwyczajnych doświadczeń. I okazuje się, że Pan Bóg znalazł sposób na to, żeby utrzymać Pawła w pokorze. Ja, kiedy patrzę na scenę ewangeliczną w Polsce, charyzmatyczną, niecharyzmatyczną, to dla mnie powodem numer jeden, dla którego niecharyzmatyczni nigdy się charyzmatykami nie stali, nie jest doktryna. Powodem są postawy. Ja się napatrzyłem w kościele środkowym, wśród charyzmatyków, ile tam jest pychy w stosunku do tych, którzy w charyzmaty nie wierzą. Ile jest poczucia wyższości. My, zielonoświątkowcy. My mówimy językami, my prorokujemy, my to, siam, to, wam to. Ja się na to napatrzyłem. I to najbardziej zniechęcało. Gdybyśmy w tym samym momencie przy charyzmatach, z których korzystamy, w które ja głęboko wierzę, gdybyśmy w tym samym momencie zachowali pokorne serca, nie byłoby problemu. Ja nie zapomnę, ja mam piękną relację z pastorem baptystycznym w moim mieście. I dla mnie sfera prorocza jest ważna. Ja prowadziłem warsztaty prorocze, szkoły prorocze przez długie lata. Ja widziałem niezwykłe rzeczy w tej dziedzinie. Ja mam mnóstwo opowieści prawdziwych, autentycznych, takich, żeby was mógłbym do rana utrzymać, żeby pokazać, że ta sfera jest realna. I ja nigdy przez długie lata z moim przyjacielem baptystą nie rozmawiałem o sferze proroczej. I ktoś, jakiś zapalony charyzmatyk, uznałby mnie za zdrajcę ideałów. To dla ciebie to jest takie ważne, ty nigdy mu tego nie powiedziałeś? Tak, nigdy. Aż któregoś dnia on przyszedł do mnie, nastawiam wodę na kawę czy na herbatę i mam taką myśl. Ja mu nigdy nie powiedziałem o charyzmatach, o darze prorokowania, a to jest dla mnie tak ważne. Nigdy mu nie powiedziałem. Przyszedłem z tą zrobioną kawą czy herbatą, usiadłem, nie uwierzycie mi. Pierwsze pytanie, które mi zadał, mówi do mnie tak, ten mój przyjaciel. Powiedz mi coś o sferze proroczej. Po 14 latach. Ja mówię, a czemu ty jesteś zainteresowany? Bo ostatnio byłem tam gdzieś w Poznaniu i przyjechał taki prorok, który po kościele baptystycznym jeździ z Francji i miał do mnie proroctwo i on nie mógł tych rzeczy wiedzieć. Jestem przekonany, mówi do mnie, że to jest autentyczne. Powiedz mi coś więcej, bo ja wiem, że ty się tym interesujesz. 14 lat. A mogłem go zarzucić w pierwszym roku naszej znajomości i co bym zrobił? Nic bym nie zrobił. Zniechęciłbym go do charyzmatów. My tak czasami nie potrafimy poczekać na ten właściwy moment. I apostoł Paweł mówi, bym się z powodu nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Co się stało? Został w moje ciało wbity cierń. Jakby posłanie szatana by mnie policzkował. Kto z was ma koncepcję, co to mogło być? Nie, my nie wiemy, co to mogło być, ale ja tutaj usłyszałem to słowo ludzie. Tak? Ludzie potrafią być cierniem. Kto to już tego już doświadczył? I też dopóki nie nauczymy się cenić ludzi jako ciernie w życiu. Poważnie. To nic się w naszym życiu nie zmieni. Dopóty nie zobaczymy tych trudnych ludzi jako dar od Boga, to nigdzie nie zmierzamy. Żadna przemiana się w nas nie dokona. Nie zapomnę takiego proroka, nie Billego Grahama. Graham Cook przyjeżdżał do Wrocławia w latach 90. Dokonał w moim myśleniu rewolucji na temat kościoła, postaw i tak dalej. I on prowadził szkołę proroczą w Wielkiej Brytanii w 70. latach. To był absolutnym pionierem. I na jego konferencję, którą organizował, zawsze przyjeżdżało trzech panów ubranych jednakowo. Szare garnitury, szare miny. Każdy miał notatnik, każdy miał długopis i notowali. I on był przekonany, że to jest jego fani. Bo są na każdej konferencji. I skrzętnie notują wszystko, co on mówi. Po czym się okazało, że tych trzech gości przyjeżdża tylko po to, żeby go przyłapać na jakichś błędach doktrynalnych w ich odczuciu i żeby to rozpowiedzieć całemu kościołowi i odszedł przed nim jako fałszywym prorokiem. Jak on się o tym dowiedział, to już nie był taki bardzo dobrze nastawiony do nich. Raczej miał taką gulę. I w pewnym momencie zaczęli go drażnić. Ta ich obecność zaczęła go drażnić. I mówi, Boże, zrób tutaj porządek, bo jak nie, to ja się za to wezmę. Lepiej, żebyś ty, bo ty jesteś bardziej miłosierny. I kiedy był taki już nagrzany na tych trzech przyjaciół z jego konferencji, o których już wiedział, co robią, że mu próbują zaszkodzić, w pewnym momencie Pan Jezus, Bóg mu daje sen. I on w tym śnie widzi tak, widzi siebie, widzi jakiś obraz. Gdzieś w oddali stoi Pan Jezus, taką skupioną miną i widzi tych trzech swoich kumpli z konferencji. Każdy ma młotek i dłutko w ręce.
I coś w skale wykuwają. I on tam w tym śnie obserwuje, Pan Jezus też patrzy, i on obserwuje i z tej bryły skalnej nagle mówi, wydobywam się ja, Graham Cook. I kiedy się już dokonał ten obraz, dokonała się ta rzeźba i on rozpoznał siebie, Pan Jezus tak serdecznie się uśmiechnął w jego stronę. Ja mu zrozumiałem od razu przesłanie. I następna konferencja trzech panów jest, a on mówi, podchodzę do nich i mówię, bracia, ja wam dziękuję za waszą wierność, za waszą służbę, za to, że tutaj przyjeżdżacie, że tak jesteście w tym wierni. I oni tacy zorientowani, nie wiedzieli, o co chodzi. A on miał sen i Bóg mu w tym śnie dał do zrozumienia, że to są jego sprzymierzeńcy, którzy kształtują jego charakter. Gdzie się człowiek uczy przebaczenia? Gdzie się człowiek uczy cierpliwości? Gdzie się człowiek uczy miłosierdzia? Właśnie w takich sytuacjach. I mówi, to nie był koniec. Następna konwencja znowu przyjechali, nie zniechęcili się. I ja mówię, jeszcze bardziej miałem otwarte serce. Tym razem ich uściskałem. Przytuliłem, mówię, jak ja wam dziękuję, jak jesteście niezwykli i ważni w moim życiu, nawet pojęcia nie macie. Goście byli tak zdezorientowani, że już więcej nie przyjechali. Dzieło dokonane. Jak ktoś ci dokucza, jeśli ktoś jest twoim cierniem, to weź go, potraktuj jako sprzymierzeńca od Pana Boga. Ja oczywiście jestem najbardziej wdzięczny za przyjaciół, którzy byli ze mną, którzy byli mi wierni przez lata, z którymi zrobiliśmy mnóstwo fajnych rzeczy, którzy kochali mnie i kochają. Oczywiście. Ale jestem też wdzięczny za tych, którzy byli dla mnie trudni. I pamiętam ich. Oczywiście. Czy to znaczy, że bym miał odwagę powiedzieć, Boże, jeszcze raz poślij w moją stronę? Nie. Ale jestem Bogu wdzięczny, bo wiem, że oni pomogli mi, bo ja już rozumiałem, kiedy oni byli trudni dla mnie, już rozumiałem, co Bóg robi z moim życiem. Rozumiałem, że On mnie czegoś uczy i ja się temu starałem poddawać na tyle, na ile było możliwe. Nie patrzyłem na nich jako na ludzi, którzy byli moimi wrogami. Może dlatego, że Grahama Cooka słyszałem kilka lat wcześniej, właśnie kiedy tę historię opowiadał. Może to komuś z was pomoże. Masz trudną osobę w swoim życiu, nie uciekaj od niej. Chyba, że Bóg ci powie, czas się skończył, możesz odejść. Ale tylko dlatego, że ktoś jest trudny, to nie znaczy, że trzeba uciekać, dlatego że Bóg cię kształtuje przez to. I apostoł Paweł być może miał człowieka, ja nie wiem, co to było. Nieważne, ważne, że to nie odstępowało od niego, ale że to go bolało i on do Pana Boga modli się, mówi, Panie Boże, zrób, żeby mnie nie bolało. Bo to jest normalne. Jak nas boli, to co modlimy się? Niech nas boli bardziej? Mówi, Boże, usuń ból. Tak? I Bóg przychodzi do niego, Paweł mówi, modliłem się 3 razy. To jest zadziwiające. Jaka precyzja modlitwy? Modliłem się w piątek, nic. Normalnie to za jednym razem działa. Modliłem się w niedzielę, nic. Myślę, dobra, dam czas, może jakaś tam bitwa duchowa w okręgach niebieskich. Paweł znał tekst z Daniela, tak? Tam się sprzeciwiał ten książę perski i tak dalej. Trwało to dłużej niż normalnie. Paweł mówi, no dobra, we wtorek jeszcze raz się pomodlę i na pewno Bóg wyjmie ten cień z mego boku. Nic z tych rzeczy. I Bóg przychodzi z odpowiedzią, która prawdopodobnie dla większości wierzących ludzi współczesnych byłaby ogromnym rozczarowaniem. Bo Pan Bóg, ty mówisz do Boga, Boże, wyciągnij ten cień z mojego boku, żeby nie bolało, a Pan Bóg mówi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Się, Panie Boże, nagadałaś. No ja ci tu o konkretnej sytuacji mówię. Boli mnie. I ty mi przychodzisz, mówisz, dosyć mam gdybym łaskę twoją. No właśnie twoja łaska chyba się przejawia w tym, że wyciągasz ten cień z mojego boku, tak czy nie? Pan Bóg mówi, nie. Ten cień w twoim boku macie doprowadzić do miejsca, w którym pokochasz słabość. Pokochasz. Pokochasz słabość swoją. Tak jak ja ją kocham. Co za teologia? Bóg kocha słabość. Aha. No to śpiewacie piosenkę Moja słabość ukaże twój blask. Tutaj mam alibi. Dobrze, że w tym zborze to wyśpiewaliście. Chyba, że nie widzieliście, co śpiewacie. Moja słabość ukaże twój blask. I Bóg mówi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Kościół Pana Jezusa dzisiaj na świecie jest stęskniony za łaską, stęskniony za objawieniem pełni mocy Bożej. Cierpimy na jej brak. Cierpimy na jej brak. Tak mało widzimy i tak mało doświadczamy przejawów pełni mocy Bożej. Tak jest, czy tak nie jest? Czy ktoś chce żyć w takim złudzeniu, że nie, my doświadczamy pełni mocy Bożej. Nie doświadczamy.
Nie doświadczam. Wobec wielu sytuacji chorób i nie tylko chorób, zniewoleń i co tam jeszcze, stajemy bezradni. A wiemy, czujemy to w środku, że jest potencjał. W nas jest potencjał w życiu z Bogiem do czegoś znacznie głębszego i większego. Problem polega na tym, że moc Boża się nie objawi w miejscu, gdzie są silni ludzie. Moc Boża się nie wymiesza z siłą człowieka. Siła człowieka musi w tym procesie najpierw umrzeć. Uzza, ten, który podtrzymywał arkę przymierza, kiedy Dawid ją sprowadzał do Jerozolimy, pamiętacie to? On jej dotknął i padł martwy. Dotknął dlatego, padł martwy dlatego, że dotknął 22 tysięcy volt i miał kontakt z ziemią. Dlatego padł martwy. A wiecie, co to znaczy Uzza? Uzza znaczy siła. Siła ludzka w procesie sprowadzania Bożej obecności musi umrzeć. Nie ma miejsca na człowieka. Ludzka siła, moc, mądrość i wszystko to, co człowiek chce przynieść i złożyć Bogu na ołtarzu w momencie, kiedy Pan Bóg tylko potrzebuje skruszonego serca, nie przyniesie niczego dobrego. To wszystko musi umrzeć. I ten proces umierania nas, ten proces wchodzenia w miejsce słabości i śmierci jest bolesnym okrutnie procesem. Bo każdy z nas chciałby jednak myśleć, że sobie jest w stanie poradzić sam. A chcę powiedzieć, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić sami. I później apostoł Paweł, kiedy to zrozumiał, kiedy zrozumiał to przesłanie, mówi: najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I wypowiada potem słowa, które są dla mnie niedorzeczne. Tak przynajmniej kiedyś myślałem. Bo Paweł mówi tak. Kto z was to naprawdę szczerze rozumie, co Paweł tutaj mówi? Kiedy mówi: dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Brzmi pięknie. Bardzo. Cudownie. Ale teraz mam pytanie. Kto z was ma upodobanie w słabościach? A weźmy na przykład z tych wszystkich na przykład zniewagi. Kto z was lubi być znieważany ręka do góry? Boże, jeszcze dzisiaj nikt mnie nie znieważył. Proszę Cię o to, żeby się to stało. Ja pamiętam lata temu, jak się u nas duchowe poruszenie zaczęło w połowie lat 90. Jakie historie zaczęły krążyć o mnie, o naszym zborze, jeszcze to dotyczyło kilku innych wspólnot. Takie historie, że jak do mnie docierały, to ja nie mogłem uwierzyć, że ludzie takie rzeczy potrafią opowiadać. I kiedy to negatywne odium zaczęło krążyć nad moim życiem, gdzie w niektórych miejscach byłem persona non grata, później jeździłem na szkolenia liderów młodzieżowych i ludzie do mnie w takie szkolenie przychodzili i mówili mi: a pastorze, dlaczego na temat pastora u nas się w zborze źle mówi? Ja mówię: nie wiem, zapytajcie swoich pastorów, jeśli się źle mówi. Ja zacząłem żyć w tym klimacie kontrowersji i pamiętam, że mi to strasznie w pierwszym momencie dokuczało. Sobie myślę: Boże, ale to jest niesprawiedliwe. Wtedy, kiedy moje życie się tak naprawdę ożywiło, kiedy naprawdę Cię zapragnąłem, kiedy zapragnąłem Twojego poruszenia, kiedy coś się poruszyło w moim sercu i to jest naprawdę prawdziwe, szczere i to są dobre motywacje, które tym kierują, czemu akurat teraz się zaczyna źle mówić? I pamiętam dzisiaj, jak uwalniające były słowa Pana Jezusa, które wybrzmiały w moim sercu: biada wam, gdy wszyscy o was dobrze mówić będą. Kojarzycie? I pamiętam, że później z innych powodów nastała jakaś kontrowersja, później jakiś artykuł się gdzieś pojawił napisany w mediach prawicowych na mój temat, dyskredytujący, robiący ze mnie totalnego wariata. I wiedziałem, że nie jestem w stanie się wybronić, bo gdybym chciał się z tego wybronić, musiałbym mnóstwo rzeczy publicznie powiedzieć, o których nie byłem w stanie powiedzieć, ponieważ w historię całą były zaangażowane publiczne osoby na najwyższych stanowiskach w państwie. Pamiętam, jak drżałem sam na myśl o tym, jaką mi złą prasę zrobiono. I pamiętam, ktoś do mnie dzwoni i pyta mnie: i co, popsuli ci opinię? Ja mówię: no, popsuli, ale może już dojść do takiego miejsca, że już bardziej się nie będzie dało. I to jest dobre miejsce.
I powiedziałem do tej osoby, wiesz co, z tymi złymi opiniami, z tymi zniewagami, z tym zepsutą opinią jest jak z rysą na samochodzie. Najbardziej jednak boli ta pierwsza. Ja pamiętam, miałem nowy samochód. Rodzice mi kupili. Nissan Almera, 97 rok. Pierwszy nowy samochód. Śliczny był. Taki miał ładny lakier. Wszystko było takie cudne. Aż do dnia, kiedy dziecko sąsiada mnie przejechało swoim rowerem taką rysę na drzwiach od strony kierowcy. I pamiętam, jak mnie ta rysa bolała. Kładłem się spać i sobie myślę, miałem piękny, śliczny samochodzik, ale już nie mam. Ta jedna rysa, ludzie nawet mogli jej nie zauważyć. A ja patrzyłem, i tak my często swoje życie patrzymy. Ta piękna rysa, ta straszna rysa właściwie sprawia, że mój samochód już nie jest piękny. Jakżeż to bolało. Później była druga rysa, bolała też, ale mniej. Później trzecia, czwarta, aż po jakimś czasie, po dwóch latach przychodzi mój synek. Mówi, coś w samochód ci umyłem, na dwa latka. Ja mówię, tak, syneczku, taki ucieszony, idę zobaczyć. Patrzę, a tam do blachy, naokoło, kamieniem przejechał, ponieważ on widział, że ja to robię gąbką. A dla niego nie było różnicy wtedy między gąbką a kamieniem. I wtedy machnąłem, jako sobie, uwierzcie mi, kompletnie. Nie dlatego, że syn, po prostu to już kolejna rysa. Dobrze, że w ogóle jeździ. Niech sobie ludzie gadają, co chcą. Naprawdę Pan Bóg mnie przez lata wyleczył. Możecie mi nie uwierzyć, ale to, co ludzie o mnie mówią czy piszą, nie chcę, zrozumcie mi źle, bo to nie jest arogancka postawa, możecie sobie mówić, ja się liczę ze zdaniem ludzi. Ale liczę się zdaniem ludzi, którzy wiem, że mnie kochają, którzy mnie znają. To ja nie potrafiłbym coś zrobić przeciwko nim, wbrew temu, co mi też mówią, a wiem, że robią to z miłości. Ale jeśli ktoś mnie nie zna i pisze, i mówi, i coś tam, to sorry. Pan Jezus za mnie umierał. I nie opinia człowieka będzie decydowała o tym, czy robię coś, czy czegoś nie robię. Ja mam się upewnić, że jestem wierny temu, co Bóg włożył w moje serce. Co ten Paweł mówi, że on ma upodobanie w zniewagach? Co ten Paweł mówi, że ma upodobanie w uciskach? Co ten Paweł mówi, że ma upodobanie w potrzebach? Wiecie, jak człowiek ma potrzebę i chce, żeby ona była natychmiast zaspokojona, to idzie i się, pomóżcie się, bo mam niezaspokojoną potrzebę. Dzisiaj, gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, pomóż się, bo mam niezaspokojoną potrzebę, to bym się zastanowił, czy się pomodlić. Bo a nóż człowiek potrzebuje w tej potrzebie trochę pobyć. My byśmy chcieli Pana Boga, wiesz, jak my Pana Boga traktujemy? Jak tą maszynę, w której się wrzuca 2 złote, wpisuje kod i wyskakuje nam coś. Ja tak kiedyś jechałem autostradą, pamiętam, byłem strasznie głodny. A wiecie, że Polak jak głodny, to co? To zły. 2 złote i Snickers miał wyskoczyć. Wpisuje kod, wrzucam tam 2 złote i wyobraźcie sobie nic. Nic nie wyskoczyło. I wiecie, że jak Polak głodny, to jest zły. A jak jeszcze jest zły, głodny i oszukany na 2 złote, to jest jeszcze bardziej głodny. Z tym się dam tej maszynie szansę. My tak z Panem Bogiem. Kod magiczny tutaj. Ja uwierzcie mi, kiedyś słyszałem kazanie 50-minutowe. Człowieka, który mówi przez 50 minut, dlaczego nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. Dlatego, że nie są zanoszone w imieniu Jezusa Chrystusa, tylko w imieniu Jezusa. Ja 50 minut słucham i mówię, nie wierzę własnym uszom. Naprawdę? Bóg dlatego nie wysłuchuje modlitwy, że nie dodam w imieniu Jezusa Chrystusa, tylko powiem w imieniu Jezusa? Naprawdę? Pan Bóg jest tak małostkowy? To chyba ja nie znam mojego Boga. I my tak właśnie Pana Boga, jak takie magiczne urządzenie, wpiszemy koło 2 złote i wyskoczy. I rzuciłem sobie się, co tam 2 złote? Poświęcę się. Bo nie chcę być głodny, zły, jeszcze czuć się oszukany. Wrzucę 2 złote i myśl była taka, to 2 złote popnie to pierwsze 2 złote, to pierwsze, drugie 2 złote popnie to pierwsze i wyskoczą mi 2 Snickersy. Rachunek bardzo prosty. Ale teraz się upewniłem, czy ja dobrze wszystko zrobiłem za pierwszy razem. Czy procedury przestrzegałem? My tak czasami z Panem Bogiem. Tutaj 1, 2, 3, 5, 10, tutaj, tu, tak, tak, tak. Bo inaczej to nie wyskoczy. Wrzuciłem 2 złote, zrobiłem tak, jak potrzeba było, wpiłem właściwy kod i nic. I wtedy się oglądałem, czy nikt nie widzi. Te maszyny nie są takie łatwe do ruszenia, ale okopać je można. Przynajmniej wyładować swoją frustrację. W związku z tym zacząłem okładać z lewej sprawy i wtedy miałem myśli, jak ja to tam ruszę i to ze złością, z impetem zrobię, to może faktycznie to 2 złote pierwsze i to 2 złote drugie wydadzą właściwy owoc i efekt. Nic z tych rzeczy. Wyjechałem tam to głodny, zły, oszukany, poobijany psychicznie. Jestem się straszne. Jadę i słyszę, jak Pan Bóg do mnie mówi, tak, mój lud traktuje mnie. Chciałby osiągnąć rzeczy,
i wziąć coś ode mnie, a się nic ode mnie nie da wziąć poza kontekstem relacji ze mną. I wiecie co? Między mną a tą maszyną wytworzyła się więź emocjonalna. Poważnie, ja o żadnej innej maszynie nie mówiłem, nie pamiętam. Wszystkie te, które zadziałały tak jak potrzeba, po prostu w ogóle mam wymazane z pamięci, ale tą pamiętam. I Pan Bóg czasami tak nas trzyma na dystans, trzyma nas w potrzebie i tak patrzy, czy On zwróci w ogóle na mnie uwagę. Czy On w ogóle chce mieć ze mną jakąkolwiek więź? Czy chce mnie traktować jak tą maszynę, że wpiszę kod, pomodlę się właściwą modlitwą w imieniu Jezusa Chrystusa i wyskoczy to coś? Ja tej maszynie to opowiadałem parę razy. Raz pamiętam, w Stanach opowiadałem. Byłem w jednym kościele amerykańskim i mówiłem 3 niedziele pod rząd. I powiedziałem to, nie wiem, 2 niedziele i na następną niedzielę, wyobraźcie sobie, ktoś do mnie przychodzi z reklamówką Snickersów. Ja sobie myślę, jaka szkoda, że nie powiedziałem, że są w Polsce takie maszyny, że tam się rzuca 2 złote i wyskakuje nowy, śliczny samochodzik. Albo samolot jeszcze lepiej. Nie, w tym jest prawda. Nie wiem, czy wy ją słyszycie. Nic się nie wydarza poza kontekstem relacji więzi z Bogiem. Bóg nie jest maszyną. Dlatego pozwala na miejsce słabości w naszym życiu. I teraz wracając do tego miejsca słabości, jeszcze na moment do Mateusza skoczymy i będziemy kończyć. Cuda się nie dzieją w klimacie, w którym te cuda nie są niezbędne. To nie jest tak. Ja też myślałem, że cuda się dzieją w takim klimacie, że jestem gdzieś tam, nie wiem, na przykład we Włoszech i na plaży. Taką scenkę wyobrażam sobie. Dobrze zbudowany jestem. Trudno sobie to wyobrazić. Opalony. Staję przed Adriatykiem i mówię do Adriatyku, roztąp się. Teraz wyobrażacie sobie taki cud i te oczy z tyłu tych wszystkich ludzi patrzą na tego herosa wiary, tego potężnego męża Bożego, na słowo którego się rozstępuje Adriatyk. I wiecie, suchą stopą przechodzę i tam w Chorwacji na plaży ludzie widzą tę scenę. I wchodzę tam jako bohater wiary. Nie. Cuda się w takim klimacie nie dzieją. Cuda się w takim klimacie, że się może rozstępuje, ale za sobą czujesz oddech wojsk Faraona, które cię za moment mogą dopaść. I to prawda jest, co ktoś kiedyś powiedział, że ludzie chcieliby cudu, ale nikt nie chciałby być w miejscu, w którym ten cud byłby jedynym rozwiązaniem. Ludzie by chcieli cuda, ale przy okazji jeszcze w tym wszystkim, żeby wyglądali na takich silnych, zwartych i że wszystko mają pod kontrolą. W takim momencie się cuda nie dzieją. Cuda się dzieją przez ludzi złamanych, którzy za każdym razem są zdziwieni tym, że to się wydarzyło. Jeśli my nie zaobserwujemy swojej słabości, nie zobaczymy mocy Bożej działającej. Nie zapomnę nigdy tego przykładu, który Rick Joyner opowiadał o Paulu Kane'ie, innym proroku, który zmarł kilka lat temu. Gdzieś go tam rekomendowali. Rick Joyner, Mike Bickley, Jack Deere. Rekomendowali Paula Kane'a w jakimś kościele. Powiedzieli, że mąż Boży, że moc Boża się przez niego objawia. I ten Paul Kane przyjechał do tego miejsca i miał pierwszą usługę taką, że wszyscy myśleli, że wyschną. Że to po prostu była jedna wielka śmierć. Po prostu nic się nie działo, kompletnie. I oni byli tacy załamani, rekomendowaliśmy go. Po prostu wstyd. Miał przyjechać, miało być tak niezwykle, było tak słabo, tak słabo. I rozmawiali, co się stało, dlaczego. I wpadli na genialny pomysł 3 dorosłych ludzi. Stwierdzili, że to dlatego, że on mówił z notatek. Bo jak nie mówi z notatek, to wtedy wszystko płynie. W związku z tym wymyślili, 3 dorosłych ludzi wymyślili, że pójdą do pokoju hotelowego, 2 go zagada, 3 mu schowa notatki. Następnego dnia przed usługą, autentycznie, słyszałem tą historię. Pukają do jego pokoju hotelowego, otwiera Paul Kane, mówi, nie dostaniecie moich notatek. Mówi, teraz chodźcie, usiądźcie, to wam powiem, o co chodziło. I mówi, wiecie, dlaczego to było takie słabe i bez życia? Bo ludzie musieli zobaczyć, że to nie o Paula Kane'a chodzi. Ludzie musieli zobaczyć, że jestem słabym narzędziem. Nawet największe narzędzie, naczynie jest zawsze ziemskim naczyniem. I o co chodzi w tej lekcji, którą chcę wam przekazać? Chodzi o jedną zasadniczą rzecz. Słabe naczynie, jeśli zostanie przez Boga użyte, będzie o wiele mniej narażone na to, żeby przyjąć chwałę dla siebie.
Jakbyście mi zadali pytanie, z jakiego powodu moc Boża się nie objawia dzisiaj w Kościele, to moja odpowiedź, i ona nie jest jedyna, i ona jest prawdziwa, ale ona nie jest jedyna. Oczywiście każdemu Bóg może pokazać coś innego, mi pokazuje to. Powód, dla którego moc Boża się nie objawia w Kościele, jest taka. On nie przyjdzie i nie objawi się przez mocnych ludzi, ponieważ mocni ludzie zalegują pychą, a pycha musi sprowadzić jego nieunikniony sąd. Słaby człowiek to jest ten, który gdy coś zrobi, uzna, że jest naczyniem bezużytecznym. Ja tego nie rozumiałem przez lata. Jak to, że ja coś zrobię, jest fajnie i ja mam powiedzieć, że to jest w ogóle do niczego? No tak, jak jesteś złamany i słaby i coś zrobisz dzięki działającej w tobie łasce, ty będziesz wiedział, że to łaska Boża. Bóg będzie tym, który odbierze chwałę. Jeśli ty masz dzisiaj sen i proroczy sen, który się wypełnia, a za moment się nikt nie może z tobą dogadać z powodu pychy, bo ty jesteś taki ważny prorok, no to co będzie, jak ci się przy okazji niechcący uda kogoś zbudzić z martwych? Ktoś chce mnie przekonać, że owoce, że dary Ducha Świętego są ważniejsze w naszym życiu niż owoce? To nie przekonacie mnie. Dar mówi o dawcy i to jest moment, dostajesz, to nie ma nic wspólnego z tobą. Owoc to jest twoja współpraca z Bogiem na przestrzeni lat. I dary nie przechodzą na drugą stronę. Owoce tak. Dlatego charyzmatycy przy swoim zachwycie nad darami, który ja podzielam, powinni na nowo akcentować owoce Ducha Świętego w naszym życiu. XXVI rozdział Ewangelii Mateusza. Ja wczoraj nad tym procesem myślałem. I to jest tak, że klasycznie to powinno być tak, podręcznikowo, jeśli chodzi o nawrócenie. Powinno być tak, kto się ze mną zgodzi, kto to próbował kiedyś w życiu przemyśleć. Klasycznie to jest tak, że człowiek jak się nawraca, to powinien doświadczyć głębokiego poczucia swojej grzeszności. Kto zgadza się, że to jest element nawrócenia? Kto się ze mną zgodzi, że tym, który przekonuje o grzechu, jest Duch Święty, a nie my? Kościół za często wchodzi w rolę Ducha Świętego, podczas gdy my mamy głosić dobrą nowinę i pokazywać Boga miłości. Słuchajcie, ja się nawracałem, jak miałem 14 lat. Byłem grzecznym dzieckiem, dobrym, uczącym się, nie nabroiłem w swoim życiu i nikt mi nie mówił, że jestem grzesznikiem, ale Duch Święty, jak przyszedł do mnie, pokazał mi moją grzeszność, to nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. I nagle zapragnąłem Zbawiciela. Ja nie dlatego, że ja tak przeżyłem, tylko dlatego, że po przemyśleniach 40 lat od nawrócenia mam to przekonanie, że Duch Święty jest tym, który przekonuje grzechu i sądzie sprawiedliwości. To jest Jego zadanie. I kiedy nawrócenie jest głębokie, ono wiąże się z doświadczeniem swojej grzeszności. I w tym doświadczeniu my naturalnie pokorniejemy przed Bogiem. Ale bardzo często jest tak, że ludzie się nawracają, bo ktoś im powie, że jest grzesznikiem. To jest zmów modlitwy grzesznika. No i człowiek zmawia, nic kompletnie nie przeżywa, nic nie czuje, nie wie w ogóle, nie ma takiego poczucia, że jest grzesznikiem. Ktoś mu powiedział, że ma to zrobić, to robi. Przychodzi do kościoła i on nie przeżył dramatu swojego i rozczarowania samym sobą, takiego głębokiego, takiego do cna. On nie przeżył i trafia do środowiska, bo ewangeliczne środowiska są takie właśnie, że my jesteśmy lepsi niż ci na zewnątrz. Ja się w tym wychowywałem. My tutaj, Kościół, wspaniali, cudowni, święci, a tam świat grzeszny, obłudny, który nie ma nic dobrego. I nagle ci nawróceni poczuli się, to ja jestem kimś. No nie jesteś kimś. Bez łaski Bożej jesteś dalej nikim. I mamy wtedy tą bezczelność w sobie, żeby pogardzać ludźmi, którzy sobie z życiem nie radzą. Wiem, jak kiedyś taki kaznodzieja pamiętał, opowiadał, jak szedł i zobaczył pijanego człowieka leżącego i pomyślał sobie, jak on się mógł tak upodlić, wierzący człowiek. Jak on się mógł tak upodlić? To jest straszne. I nagle Pan Jezus przychodzi i mówi do niego, jego serca mówi, wiesz, jaka jest różnica między nim a tobą? Jedyną różnicą jestem ja. Skąd ta duma? Skąd ta pycha? Pamiętam, jak dzisiaj studiowałem na chacie chrześcijańska akademia teologiczna. Nomen omen. I tam prawosławni mieli swoje takie lokum. Tam się spotykali i tam palili papierosy. Tam było tak zadymione czasami, że myślałem, że chwała Boża wstąpiła. I pamiętam, przychodziłem tam koło nich, dokładnie pamiętam tą drogę, w prawo się skręcało, później w lewo na schody i gdzieś mniej więcej na tym zakręcie, jakoś z tego zakrętu wychodziłem, zawsze miałem tę samą myśl. Jak ja ci dziękuję, że nie jestem prawosławny. Naprawdę?
co ja rozumiałam na temat tego, kim jestem i działającej we mnie łaski. I tego, że nie mam żadnego powodu, żeby się chlubić, czymkolwiek. Rozumiecie? Jak pycha się potrafi skrycie, wkraść w nasze życie i to życie dominować i nas skutecznie zabezpieczać na działanie łaski Bożej. Impregnuje nas na działanie łaski Bożej. I chodzimy o własnych siłach i nawet nie wiemy, co się dzieje. I Bóg nas wtedy prowadzi jeszcze raz do miejsca, w którym czasami jako wierzący potrafimy upaść i wstać z tego miejsca już zupełnie inni. Złamani swoją słabością. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 26 rozdział. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy zgorzycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będę rozproszony owce trzody. Co Pan Jezus tutaj próbuje swoim uczniom powiedzieć? Co On robi właściwie? Jaki akt duchowy dokonuje Pan Jezus? Co On robi? Prorokuje. Tak? Mówi, co się stanie. Jak Pan Jezus mówi, co się stanie, jaka powinna być reakcja tych, którzy to słyszą? Tak jest, Panie Jezu, kiedy to się stanie? Co to będzie dla mnie oznaczało i czy będzie się można z tego później jeszcze wykaraskać? Tak czy nie? A co robi Piotr? I Pan dalej kontynuuje, ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. Dokładnie opisuje, co się stanie. I w tym momencie Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Co przemówiło? Co przemówiło? Pycha. Nie mylić z niczym smacznym. Pycha. To nie jest wcale śmieszne. Kiedyś w szkole, nie pamiętam w jakich okolicznościach, jak słyszałem, to zadano gdzieś pytanie, czy wiem, co to jest pycha. Tak, to jest jak coś się smacza, to jest pycha. To jak tłumaczyć koncepcję, jak ludzie nie znają słowa, nie wiedzą w ogóle, co się za nim kryje. Pycha przemówiła i Piotr mówi, Panie Jezu, choćby się wszyscy z Ciebie zgłosili, to znaczy, ja oczywiście mam na myśli tych kolegów tutaj moich, cudownych, których ty nie wiem, czemu w ogóle ich wybrałeś. Rozumiem ja. Ale oni? Na nich to nie możesz liczyć. Ja się z nimi bawiłem w piaskownicy tej samej. I to nie byli wiarygodni chłopcy. Naprawdę. Wszyscy się mogą zgłosić, ale ja się z tobą nie zgłoszę. To jest pytanie, czy Piotr to mówił szczerze, czy nie? Szczerze. On naprawdę był przekonany, że jest silny. Że on jest silny. I dlatego musiał przejść eksternistyczny kurs przyswajania tego, że jest słaby, godzenia się z tym i pokochania swojej słabości, ponieważ to w jego słabości mogła zamieszkać moc Boża. Nie w jego sile. W jego sile nic nie zamieszka. Tam tylko jest miejsce na pychę. Ja ostatnio zadałem Bogu pytanie, Boże, czemu ja nie jestem doskonały? Ktoś miał kiedyś taki problem? Czemu ja ciągle utykam? Czemu ja nie jestem doskonały? Pan Bóg powiedział, jest jeden zasadniczy powód. Pycha by cię zjadła na siadanie, jakbyś był doskonały i nie miałbyś żadnego miłosierdzia dla ludzi. Jak ja przeszedłem przez depresję w swoim życiu, jako pastor już, jak już byłem w takim momencie, że mi się żyć nie chciało i mówiłem, Boże, zabierz mnie z tego świata, jak przeszedłem przez te momenty trudne, to były 2 lata, zadałem Panu sobie pytanie, czemu ja musiałem przez to wszystko przejść? No powiedz mi. Bóg mi odpowiedział tym, co jest w Słowie. Hebrajczyków 2,18. A przeszedł przez próby doświadczenia, aby móc dopomóc tym, którzy przez to przechodzą. 15, nie wiem, 25 lat temu, jakby mi ktoś przyszedł i powiedział, że ma depresję, to bym wiedział, co mu powiedzieć. Depresję? Ty wstawaj o 3 rano, módl się 3 godziny, później 3 godziny czytaj Biblię i cię przejdzie i się nie użalaj nad sobą. Kiedy ja przeszedłem przez depresję i przeżyłem tylko dlatego, że miałem wokół siebie życzliwych, kochających ludzi i modlących się o mnie, włącznie z moją mamą, to ja wiem dzisiaj, że kiedy ktoś przyjdzie do mnie i powie, mam depresję, to nie będę miał dla niego mądrej rady. To go przytulę. To popłaczę z nim. To w słowach zachęty, a nie potępienia będę mu chciał powiedzieć, że to się skończy. Bo tego ten człowiek w tym momencie potrzebuje. Ale ponieważ w Kościele wyhodowaliśmy mocnych ludzi, to nikt do słabości się nawet nie potrafi przyznać. Depresja w Kościele, chyba żartujesz. No dobra, to pogadaj tak szczerze z niektórymi ludźmi. Tak, wszyscy wstają z ogromną ochotą do życia, jeszcze większą, żeby się modlić od samego rana, uwielbiać Pana Boga. Różnie jest w różnych okresach w naszym życiu. Czy ja mówię coś, co jest jakieś niepokojące dla was?
Fajnie jest stanąć w prawdzie, wiecie, bo prawda nas wyzwala. Nie udawanie, nie słodzenie obrazka, nie mówienie, że jest lepiej niż jest. Też nie dramatyzowanie, tak? Bo nie chodzi o to, żeby się teraz pognębić, ojej. Nie. To nic z tych rzeczy. Chodzi o to, żeby stanąć w prawdzie. Choćby się wszyscy ruszyli, ja się z ciebie nigdy nie zgorszę. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć mnie zaprzesz. Czy już w tym momencie można było się zreflektować i powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. Co to oznacza, co mówisz? Kiedy to się stanie? Jak się będzie można z tego wykaraskać po? Nie. Piotr mówi jeszcze, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprosię ciebie. Co mówiła przez niego? Pycha. Ale co też mówiło? Gorliwość. Czy wiecie, że te dwie rzeczy mogą iść w parze? Często myślimy, że jak jest gorliwość, to jest zawsze takie czyste w motywacjach. Nie, to bardzo często jest motywowane pychą. Jak ktoś mówi, ja zawojuję świat, ja wam pokażę, co to jest przebudzenie. Ja tu zacznę, jak ja zacznę swoją służbę, to ho, 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 ho. To się nazywa po angielsku ignorance on fire. Ignorancja pełna ognia. Ona się nie jest w stanie za bardzo przysłużyć Królestwu Bożemu. To jest jasne. I Pan Jezus oczywiście tą gorliwość docenia w Piotrze. I myślę sobie, że on sobie myślał, Pan Jezus gdzieś w środku, sobie myślał, ty ptysiu mój kochany. Ja specjalnie używam tego słowa, bo ja chcę, żebyście spojrzeli tak, jak Bóg na to patrzy. Bo my dramatyzujemy z naszej perspektywy, ojejkuś, co ja zrobiłem, a Pan Jezus patrzy, ptysiu mój kochany. Za moment przekona się, jak jesteś słabiutki. Przeżyje straszny rozpacz z tego powodu. Będziesz załamany sobą do tego stopnia, że będziesz myślał sobie, że ja też jestem tobą załamany. Ja kiedyś tak mówiłem, Boże, jak ja Cię zawiodłem i rozczarowałem. I miałem wrażenie, że Pan Bóg z nieba wygląda i mówi, synuś, czy Ty się nie przeceniasz? Czy naprawdę myślisz, że mnie, wszechwiedzącą istotę, byłeś w stanie zaskoczyć? Czy Ty myślisz, jak ja Cię powoływałem lata temu, to ja nie widziałem, w kogo inwestuję? Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Oni dokładnie zrobili to samo, co Piotr. Oni nie byli inni, oni byli tacy sami, tylko Piotr był rzecznikiem. Najgłośniejszym i takim po prostu, że wyrażał też ich myśli. Był przodownikiem w tym. I wiecie, co się później stało? Tak jak Pan Jezus powiedział, tak się stało. I powiem wam, bo niektórzy myślą sobie, nie, no Pan Jezus ostrzegał, żeby to się nie stało. To się musiało stać. Oni musieli przyglebić. Musieli przejść przez ten kurs ekscelenistyczny poznania swojej słabości, bo dopiero wtedy mogła się moc Boża przez nich objawić. Ponieważ zobaczyli, kim są, że nic nie mogą bez Niego uczynić. Że są sługami absolutnie bezużytecznymi, że ich siła nic tu do tego dzieła Bożego nie ma, nic nie wniosą. Jedyną rzecz, którą mogą wnieść, ciągle to samo, skruszone serce. I kiedy Piotr zaparł się i kiedy spotkał się z Panem Jezusem, kiedy zobaczył Jego wzrok, który nie był wzrokiem odrzucenia, to był wzrok pełen miłości. Jestem przekonany, że Pan Jezus patrzył na Piotra i sobie myślał, Piotrusiu mój kochany, moja ty ptaszyno, moja ty kruszynko kochana, mój ty słaby człowieczku, ja płaczę razem z tobą, bo wiem, jak ty rozpaczasz nad tym, co zrobiłeś, ale ja z ciebie nie zrezygnowałem. Ja cię nie oddałem. Ja cię nie oddam. Ja się nie pomodliłem, inwestując w ciebie. Ty jesteś dla mnie dalej tak samo cenny i kochany. W twojej słabości jesteś tak cenny i kochany, bo ty jeszcze nie rozumiesz tego, że ja potrzebuję twojej słabości, żeby w niej zamieszkała moja moc. Bo jeśli bym przyszedł do Ciebie pewnego siebie i bym zadziałał mocą, to Ty byłbyś tym, który będzie chciał przyjąć chwałę. A swoją chwałą z nikim się nie podzielę. Nie nam, psalmista mówi, nie nam, lecz imieniowi Twemu niech będzie chwała. Dzisiaj Kościół jest ciągle pełen szukania chwały dla siebie. I czy są i czy znajdą się ludzie, którzy powiedzą, cała chwała tylko dla Niego. Jeśli tacy ludzie znajdą, to do takich ludzi Bóg przyjdzie i objawi swoją moc, ponieważ to będzie bezpieczne miejsce dla nas. Bo inaczej Bóg będzie musiał przyjść z sądem, a on nie chce nikogo sądzić. On chce się objawić. Dlatego jeśli się nie nauczymy w momentach, kiedy się Bóg nami posługuje, zaraz po uciekać do miejsca uniżenia, jeśli nie nauczymy się chować przed Jupiterem, przed fleszami, przed uwagą, atencją, podziwem ludzi, to mamy problem. To dlatego lata temu Pan Bóg mi tak głęboko na serce położył przesłanie o pokorze. Dzisiaj po latach rozumiem, jak ważne to było, jak ważne to jest w dalszym ciągu. Ponieważ Bóg się chce objawić w sposób potężny w Kościele i przez Kościół.
Ale Bóg szuka słabych naczyń. Bo Jego słabość tylko, czy moja słabość, może ukazać Jego blask. Teraz jak będziecie śpiewać tą pieśń, tą frazę, to mam nadzieję, że zobaczycie to w kontekście tego, co dzisiaj usłyszeliście. I przez lata mówiłem o tym, ale mówiłem bardziej w kontekście osobistego życia. Dzisiaj mam wrażenie, że Bóg między innymi przez pandemię wprowadził w Kościół w miejsce słabości. Strasznie niewygodne miejsce. Ale niezwykle potrzebne. Kościół musi stracić wiarę w swoje ludzkie możliwości. Wolę jego najmniejszą siłę niż swoją największą moc. Wiem, co znaczy, kiedy Bóg przychodzi. Ja nie mówię teoretycznie, ja tego doświadczyłem. Wiem, co znaczy przeżyć Boże nawiedzenie. Wiem, co znaczy, kiedy Bóg powala ludzi, kiedy przychodzi i ludzie stają w takim miejscu Jego obecności, w jakim normalnie nie funkcjonuje się. Doświadczyłem tego indywidualnie, doświadczyłem tego w kolektywnych sytuacjach, na nabożeństwach, w pokoju. Wiem, kiedy przychodzi moc Boża. Kiedy człowiek zapomina, jak się nazywa. Kiedy świadomość tego, że Bóg może zrobić wszystko w jednym momencie, że może nas zbawić w jednej chwili. Ja mam te doświadczenia za sobą. Ja się odwołuję do czegoś, co przeżyłem. To nie jest tak, że to jest jakaś teoria. Ale teraz jest moment, w którym Bóg pyta Kościoła, czy przyjmie swoją słabość i czy ją pokocha. Czy zobaczy w swojej słabości sprzymierzeńca, czy zobaczy wroga, z którym będzie walczył. Niech Bóg sprawi, żebyśmy my, tu siedzący, ta wspólnota zobaczyła naszą słabość jako sprzymierzeńca i do tej słabości, żebyśmy zaprosili Pana Boga zupełnie świadomie i odmówili sobie prawa do tego, żeby mieszać przy chwale Bożej. Jesteśmy słabymi ludzkimi naczyniami i to dobrze. I niech to się nie zmienia, niech ta świadomość w nas będzie głębsza. Powstańmy. Mike Bickle kiedyś powiedział takie piękne słowa, kiedy nauczał na temat modlitwy. Powiedział coś, co mnie bardzo dotknęło i co jest bardzo prawdziwe. On powiedział, tylko słabi ludzie się modlą. Bo oni wiedzą, że potrzebują pomocy. Mocni nie potrzebują się modlić. Mocni będą działać w oparciu o swoją ludzką siłę. Tylko słabi się modlą. To, ile jest modlitwy w naszym życiu, to jest największy dowód na to, jak patrzymy na siebie, jako na słabych czy na mocnych. Słabi go potrzebują na każdym kroku. Słabi budują z nim więź. Słabi wiedzą, że nic nie mogą uczynić bez niego. Mocni muszą jeszcze swojej słabości doświadczyć. Nie bój się tego doświadczenia. Nie twórz się. I nie myśl w trakcie, chociaż to jest prawie nieuniknione, żeby nie przeżyć takiego dramatu związanego z samym sobą. I rozczarowania, które przeżywał Piotr, gdzie zapłakał nad swoim losem i zapłakał nad tym, jaki jest. Ale nie spotkał się w tym momencie z odrzuceniem, a wręcz przeciwnie, z ogromną miłością. To jest ten moment, gdy nasza słabość spotyka się z Jego miłością, to eksplodujemy miłością, ponieważ my wiemy, że na tą miłość nie zasłużyliśmy. Piotr wiedział, że nie zasłużył, a jednak doświadczył ogromnej miłości. Panie Jezu, my przychodzimy do Ciebie dzisiaj, świadomi tego, że słabość jest naszym sprzymierzeńcem. Że to nasza słabość ukaże Twój blask. Panie, chcemy się schować w miejscu ukrycia. I chcemy czekać na Ciebie w tym miejscu, w którym Ty nie objawisz swoją moc przez naszą słabość. Dlatego dzisiaj mówimy Tobie. Tak, jesteśmy słabi, nie będziemy szybko temu uwierzgać. Tak, mówiąc, że jesteśmy słabi, też mówimy, bardzo potrzebujemy Ciebie.
Boże, chcemy dzisiaj przynieść jedyną ofiarę, którą nie zgardzisz. Chcemy przyjść dzisiaj ze skruszonymi sercami. Nasza sprawiedliwość jest jak splugawiana szata. Ale dziękujemy Ci, że nas ubrałeś w swoje szaty. Dziękujemy Ci, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie Jezusie. Jezu, dzisiaj godzimy się z tym, że nic bez Ciebie nie możemy uczynić. I dlatego Ciebie prosimy, posil nas, wzmocnij w miejsce słabości. A niech to, co w nas silne, co jest powodem naszej dumy, niech to w nas umrze. I pozwól nam to pochować. Pozwól nam się rozstać z tym, co w nas jest mocne, a przyjąć to, że jesteśmy słabi. Dziękuję Ci za tą wspólnotę. Dziękuję Ci za to miejsce, w którym jest. Dziękuję Ci za te wszystkie miejsca słabości w ostatnich latach, które wprowadziłeś w tą wspólnotę, Boże mój. I dziękuję Ci, że w tym miejscu słabości zamieszka Twoja moc, że Ty się objawisz w swojej chwale, dlatego, że ciemność okrywa narody. My potrzebujemy objawienia Twojej chwały. Abyśmy się nie czuli tak jak świat bezradni, ale abyśmy wiedzieli, co się dzieje, rozumieli czasy i pory. O to się modlimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Boże, bądź błogosławiony na wieki wieków. Amen.